Szalom i dzień dobry. Za kilka dni będzie 11 Heszwan w kalendarzu żydowskim. 11 Heszwan, który jest Yortzeit, albo dzień śmierci Rachel Imenu. Dzień śmierci Rachel, jeden z żon Jakowa. I Rachel była bardzo unikalna kobieta. O niej tradycja opowiada, że ona była bardzo piękna oraz że ona była wśród pierwszych prorokiń narodu Izraela. Ona jest jedyna wśród praojców i pramatek, która nie jest pochowana w Maratach Machpela, nie jest pochowana w jaskini Machpela w Hebronie, tam gdzie są pochowani Abraham i Sara, Izhak i Rivka, Jakob i Lea, tam gdzie również są pochowani, czyli byli pochowani Adam i Chawa, pierwsi ludzie. Ona jest pochowana po drodze do Efrat, niedaleko z Betlehemu. I o niej tradycja opowiada, Talmud opowiada bardzo ciekawą opowieść. Kiedy Pan Bóg zniszczył drugą świątynię, wyrzucił Żydów z ziemi Izraela, no to zaczęli nasi praojcowie, pramatki błagać Boga za swoich wnuków. Abraham błagał, Izhak błagał i tak dalej. Każdy opisując wielkie czyny swojego życia, ale w żadnym wypadku Bóg nie był z tego wzruszony. Aż przyszła Rachel i powiedziała do Pana Boga następujące. Ja chciałam wyjść za mąż za mojego ukochanego Jakowa. Ale widzieliśmy, Jakob i ja, że mój ojciec Laban jest oszustem i jakoś coś tam zrobi. Dlatego mieliśmy pewien znak, można powiedzieć, pewne hasło, żeby poznać siebie, to znaczy obawiając się, że Laban coś zrobi, żeby nie ożenić nas razem, mieliśmy hasło, które by identyfikowało, czy faktycznie ja jestem ja, czy ja nie jestem ja. Tak jak my znamy historię biblijną, no to Jakob był oszukany i chciał się ożenić z Rachel, ale zamiast tego ożenił się z Leą, coś co on zauważył tylko kiedy już było za późno. A jak to mogło być, że on nie zauważył? No bo było ciemno, Lawan nakrył chustką Rachelę oraz mówi, opowiada nam tradycja, właśnie Rachel i Jakub zrobili między sobą takie hasło. A Rachel, kiedy zauważyła tam, kiedy zauważyła, że zaraz Lea będzie oddana Jakubowi zamiast ona, no to ona Lei przekazała to hasło, żeby nie zawstydzić swoją siostrę. I mówi Rachel do Pana Boga: Panie Boże, ja byłam gotowa stracić mojego najbardziej ukochanego Jakowa i dałam hasło mojej siostrze tylko, żeby ona nie została zawstydzona. No to w tym zaszczycie pozwól moim dzieciom wrócić. No i Pan Bóg mówi do Rachel, że nie płacz, faktycznie twoje dzieci wrócą i wrócimy do Eretz Israel, czyli do ziemi Izraela właśnie po drodze. Tak? Rachel jest pochowana, jak Biblia mówi, przy drodze, żeby, jakby to powiedzieć, żeby przywitać swoje dzieci, kiedy oni będą wracali. No, Rachel jest, czyli była matką Józefa i Binjamina. No i opowiada również tradycja, że jako wynagrodzenie za jej unikalność, dlatego pierwszy król Izraela, król Szaul, był potomkiem Racheli. No i za kilka dni jest jej rocznica śmierci i przez już tysiącami lat
jest zwyczaj wśród Żydów modlić się przy jej grobie, prosząc jej, aby ona, że tak powiem, zaingerowała dla nas, dla naszego dobra u Pana Boga. Dziękuję. Shalom.